meczu zwraca pan uwagę na trybuny, na to, co się dzieje na trybunach? Tak, szczególnie na Krakowie. Ostatnio na Krakowie cała moja rodzina była wyrecytowana, także nie, żartuję oczywiście. Nie da się nie zwracać uwagi, bo to z reguły jest tak, że szczególnie na wyjazdach, że no, trener wysłuchuje swoje, jak to się mówi, swoją porcję obelg, wyzwisk i tak dalej, ale staram się, że już myślę, że na to się już odporniłem, już nie reaguję na to tak jak kiedyś, powiedzmy. A jak pan wspomina zachowanie kibiców Wisły i to poparcie na pana z zeszłej rundy? Dla mnie było to trochę deprymujące, dlatego że ja nie czułem, że na to zasłużyłem, szczerze mówiąc, że nie wiem skąd się to wzięło tak naprawdę, bo tym bardziej, że no, Wisła to jest taki klub, że jak nie wygrywasz, to musisz się liczyć z tym, że cię nie ma i koniec, to jest normalne. Tu jest presja, tak jak w każdym topowym klubie, w każdej lidze na świecie. Dlatego no, to było dla mnie niezwykle takie sympatyczne, miłe, budujące, które to mi bardzo dodało takiej wiary w siebie, nie ukrywam. Ale z drugiej strony, tak jak mówię, że było to dla mnie takie w pewnym sensie nawet niezrozumiałe, w dobrym znaczeniu tego słowa, ale no, tak jak wtedy powiedziałem już na gorąco, że chciałbym teraz na to zasłużyć, powiedzmy, na to wsparcie. Także no, będę się starał, żeby kibice nie żałowali tego, że zostałem jeszcze na kolejną rundę. Czy jest coś, co pana denerwuje w piłkarzach? Jakaś cecha piłkarzy, która pana najbardziej irytuje? Pana. No tak jak każda praca z ludźmi ma to do siebie, że no niestety ludzie są zawodni, każdy z nas popełnia błędy, a szczególnie jak piłkarz popełnia błędy na boisku, to najbardziej to boli trenera i najbardziej bije w trenera, także najbardziej mnie denerwuje to, jak zdarzają nam się porażki, złe mecze, które wynikają nie z tego, że przeciwnik był silniejszy, że po prostu w tym dniu nie byliśmy w stanie lepiej zagrać, tylko zdarzają nam się słabsze mecze albo porażki w wyniku no, braku myślenia, powiedzmy, zawodników. Chociażby przypomnę mecz we Wrocławiu w ostatniej rundzie. To takie momenty są dla mnie najbardziej takie denerwujące, deprymujące. Wtedy naprawdę spadał w furię i pamiętam, też taki moment miałem po meczu z Legią w poprzednim sezonie, gdzie to była nasza jedyna porażka w całym sezonie. Wtedy miałem też taki moment mocnej złości na Darka Dudkę, który wyleciał z czerwoną kartką w 30 minucie z boiska. Dlatego to są najbardziej momenty, które mnie drażnią i denerwują zawodnika. Moment, kiedy ktoś swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem pozbawia nas możliwości zwycięstwa. A co poza piłką w wolnym czasie? Coraz mniej czasu na te zainteresowania, bo każdą wolną chwilę w tej chwili to przeznaczam dla moich synów, dla żony, bo to jest dla mnie bardzo takie ważne, żeby być dobrym ojcem, żeby umieć się z tej roli wywiązać. A nie jest to łatwe, szczególnie w tym zawodzie, gdzie tak często jestem poza nimi. Także staram się stanąć na wysokości zadania. Moi synowie trochę już są coraz więksi, dorastają, już ten starszy ma 6 lat, zaczyna zadawać trudniejsze pytania, dlatego to może być śmieszne, ale bardzo dużo czytam. Ostatnio wróciłem do książek typu Historia Polski, Geografia i tak dalej, żeby nie zaskoczył mnie za wcześnie jakimiś trudnymi pytaniami, prawda? Także chociaż wraca z przedszkola i już czasem potrafi jakiś tam zwrot po angielsku i tak dalej powiedzieć. Także no, muszę być czujny, żeby po prostu jak najdłużej być dla niego jakimś autorytetem, jeżeli chodzi o wiedzę. Takie pytania ankietowe, ulubiona książka, trenera Skorzy? No, ciągle ta sama od wielu lat. Ja ją nawet mam dzisiaj, na każde zgrupowanie zabieram tą książkę, bo do niej ciągle wracam. To jest twierdza samego Superego. Ulubiony film? Mnóstwo ulubionych filmów mam, także zawsze jak to pytanie ktoś mi zadaje, nie potrafię wybrać, nie potrafię się zdecydować. Muzyka? Jaki rodzaj? Muzyka. No, moim ulubionym wykonawcą jest Roger Waters. Lubię też Pink Floyd, ale właśnie z tego czasu, kiedy jeszcze Waters z nimi razem
był, także to jest taka moja ulubiona muzyka, do której zawsze wracam. Natomiast bardzo lubię również YouTube, bardzo lubię posłuchać też muzyki poważnej, także różnie, w zależności od nastroju, ale zawsze do Floydów wracam, do Watersa.